Piłkarki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska zasłużenie pokonały drużynę Orlika Jelenia Góra 2-1 na własnym boisku. Już od początku meczu ton i tempo gry nadawały doskonale dysponowane Wałbrzyszanki. Piłkarki Jacka Grabowskiego narzuciły warunki gry rywalkom i przeważały przez całe 80 minut. Słowa uznania należą się całej drużynie, która na boisku zostawiła przede wszystkim serce i wolę walki. W 99% nałożone zadania przez trenera zostały wykonane przez zawodniczki Wiktorii. Wreszcie zaprocentowała bardzo ciężka praca włożona w okresie zimowym i podczas ostatnich treningów. Piłkarki Wiktorii, jak widać, są zdolne wygrać z każdą drużyną. Wystarczy pełna motywacja, której już nie brakuje w zespole. Trener może liczyć na pełną 18 dziewcząt, a nawet na więcej zawodniczek, które chcą każdego dnia udowadniać swoją przydatność do drużyny. Na 1-0 wyprowadziła po doskonałej akcji całej drużyny Karolina Janicka i taki wynik utrzymał się do przerwy. Ani na moment zawodniczki Wiktorii nie traciły kontroli na boisku i w drugiej odsłonie Dagmara Najbuk podwyższyła wynik na 2-0 dla Wiktorii. Potem zawodniczki Jacka Grabowskiego miały jeszcze co najmniej 7 sytuacji bramkowych, których niestety nie udało się zamienić na gola. Za to piłkarki Orlika strzeliły w 72 minucie kontaktową bramkę na 2-1, ale to było wszystko, na co było stać gości z Jeleniej Góry. Na boisku w Wałbrzychu przez cały mecz dominowała Wiktoria i komplet 3 punktów został zasłużenie w Wałbrzychu. Nasze zawodniczki z meczu na mecz grają coraz lepiej i rozpędza się wałbrzyska machina piłkarska.